Mocno do tyłu, jeszcze mocniej. Mocno, mocno, aż są nogi naciągnięte. Dokładnie, zobacz, to jest, no, chodzi o ten efekt. Jak najmniejsza praca, a jak najlepszy efekt. Bardzo dobrze, i jeszcze raz. Mocno do tyłu, mocno, naciągasz nogi i wystrzał. Nie ma tej rutyny, bo to jest, tak się czasami wydaje, na przykład tak jak na tych rowerach, nie? To jest cały czas to samo bieganie, oni cały czas tak naprawdę robią to samo, ale jak widzisz setny raz to samo, to już stajesz się takim, bym powiedział, trochę takim świrem i widzisz to, że o, ta noga mogłaby iść lepiej, nie? A to jeszcze mógłby robić lepiej. To jest tak, jakbyś naciągał, naciągasz normalnie jakąś gumę, jakbyś chciał z łuku strzelić, naciągasz, naciągasz i nagle strzał i wystrzel się do przodu. O, rozumiesz? To ma być ten ruch. Do góry głowa, no co ty robisz? Zemdlała. Do góry, sam jest co? Nie daj mu się... On chce cię zrzucić z tej piłki tam. Zrób sama hopa hopa. Igu. Praca bardzo wdzięczna, że tak powiem. Każdego dnia przekonuję się o tym, bo widzę jakieś tam efekty, wdzięczność rodziców, ile dla tych dzieci jesteśmy w stanie to zrobić. Zwykłym tak naprawdę, swoim jakimś, nie wiem, dotykiem, pracą, zaangażowaniem, sercem. Co się mamy nie słuchała, rere kum kum bęc. No z pancery wychodziła, rere kum kum, rere kum kum. Innym żabkom się dziwiła, rere kum kum bęc. Nie ma możliwości, żeby pracowała tutaj osoba, która przyjdzie tylko po to, żeby pracować, tak? Na zarobek, zrobić swoje, iść do domu. Tu muszą być ludzie z pasją i to na wszystkich działach. Przede wszystkim empatia, podejście do tego pacjenta, uśmiech na twarzy. Ktoś, kto przychodzi tutaj i chce jakby podjąć pracę, współpracę z nami i nie ma tej empatii, no to już wiemy, że jest przegrany na starcie. Jacek, teraz jest ab. Tu. Dobrze. Gdzie jest ba? To. Tu? Nie. Tu? Tu. Tu? Proszę, przyklejasz. Efekty naszej pracy, które są widoczne na twarzy dziecka, chociażby mały uśmiech albo łzy rodzica, bo dziecko pierwszy raz zrobiło jeden krok, to jest chyba takie meritum. Naszym założeniem było, żeby nie iść jednotorowo w jedną metodę. Ponieważ od zawsze uważałyśmy, że pacjent jest indywidualnością i dla niego dobieramy takie formy terapii, które będą efektywne. Uważam, że skupianie się na jednej metodzie to jest zamykanie się. Jesteśmy tu fajną ekipą, wspieramy się, więc jeżeli coś kogoś działa, również no, próbujemy, czy zadziała u mnie. Czy młodzi jedziemy? Dawaj, jedź pociągiem. Rodzice często mówią, że dobra, lekarz powiedział, że moje dziecko nie widzi. Taka jest diagnoza. Ja mówię, no ale spróbujmy. Zaciemniamy okno, zgaszamy światło, najwięcej kontrastów i w tym momencie nagle gałka oczna rusza. O Jezu, moje dziecko zaczyna ruszać oczami. Ja mówię, no bo widzi. Największą satysfakcją jest no gdzieś tam uśmiech dziecka i zadowolenie rodzica, że faktycznie, tak. Bo najtrudniej jest przekonać do metody dziwne, ale prawdziwe rodzica. Tak. Żeby gdzieś tam się przemamał do tego, bo większość też nie wiadomo, czy to działa. Ja mówię, spróbujmy, zobaczycie sobie po trzech, czterech sesjach. Jak wam nie będzie się podobało, to po prostu no, zamienimy, tak. Zaprzestaniemy. No ale zazwyczaj jest tak, że o, faktycznie coś tam działa, no bo każda sesja się zapisuje. Też to jest możliwe do porównania, jakie parametry były gdzieś tam na początku, w środku i na końcu tej pakietowej sesji. Mózg emituje 6 rodzajów fal. Każda fala jest za coś odpowiedzialna i każda fala ma swoje normy. I tutaj na biofeedbacku właśnie dążymy do normalizacji każdej z tych fal. Metoda biofeedbacku świetnie przygotowuje do metody Cyberoka. Metoda Cyberoka jest alternatywną formą komunikacji, ale też nie tylko. No ale to też potrzeba koncentracji uwagi,
żeby ta metoda Cyberocha zadziałała, więc to wszystko jakby ze sobą się wiąże. Proszę. Proszę przestraszyć wszystkie kaczki i wszystkie kurczaki. Super, jeden piskaczek jest nasz. Teraz kaczucha. Kurka jeszcze, okej. Dobrze, mamy dwa kurczaki. Co jest tutaj takie motywujące, że mamy taki interdyscyplinarny zespół i pracujemy zarówno nad zdolnościami psychologicznymi, pedagogicznymi, ale również nad czynnościami motorycznymi, nad kinezyterapią, nad ruchem, nad motoryką, czuciem głębokim. Więc tutaj mamy wielokierunkowe spojrzenie i fajnie, że zespołowo jesteśmy w stanie to połączyć. Dzieciaki są trochę czasami jak zwierzaki. One widzą, czy ten wujek naprawdę lubi to robić, czy on tylko tak się uśmiecha na zajęciach, a potem jak się zamykają drzwi, już mamy nie ma, to jest wrednym dziadem. To trzeba być dobrym człowiekiem po prostu. Trzeba mieć w sobie empatię, trzeba lubić to, co się robi. Bo jeżeli się tego nie lubi, to dzieciaki zaraz to wyłapią. Ośrodek w nazwie ma ośrodek rehabilitacji dzieci, ale doświadczenie, czas pokazało, że przyjmujemy wszystkich pacjentów. Nasz najmłodszy pacjent ma kilka miesięcy, najstarszy 60 parę lat. Przyjmujemy wszystkie stany neurologiczne, które potrzebują usprawniania psychoruchowego. I to są wszystkie jednostki chorobowe, które powodują jakiegoś rodzaju niepełnosprawność. Przewagą oczywiście są mózgowe porażenia dziecięce, bo tej populacji mamy najwięcej, ale też bardzo dużo dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi, z chorobami różnymi genetycznymi, typu zespół Downa, coraz więcej autystów. Kiedyś były to pojedyncze przypadki, w tej chwili na każdym turnusie jest ich kilku, jak nie kilkunastu. Przyjmujemy również coraz więcej osób starszych po wypadkach, po udarach. Także jesteśmy otwarci na każdego pacjenta, nie boimy się żadnego wyzwania. Nasz zespół terapeutyczny jest przygotowany praktycznie na wszystkie jednostki chorobowe i na każdy rodzaj rehabilitacji. Raz, dwa i trzy do góry. Pięknie. I znowu tą myszkę chowamy. Do tyłu. I teraz tamtą chowaj. I teraz tą wyciągaj do tyłu. I stajemy. Pięknie. Uwielbiam tą radość pacjenta, kiedy dzieje się coś fajnego, kiedy on może zrobić coś więcej, kiedy może stanąć na swojej nodze, kiedy może podnieść samodzielnie głowę, kiedy, no nie wiem, dla nas jakaś banalna rzecz się dzieje, a dla niego to jest dużo, tak? Kiedy może swobodniej jeść, przełykać, kiedy poprawia się jego wydolność oddechowa, tak? No, czasami dla nas jakaś drobnostka, a dla niego to jest jakiś wielki kamień milowy. I dla mnie najważniejsze osobiście jest właśnie ta jego radość i to spełnienie, że mógł tutaj przyjechać i to osiągnąć, spełnić. Staraj się przekraczać też linię środka, czyli jak jest po prawej stronie, to staraj się wyciągać po... O, właśnie, pięknie, to było dobre. Dobrze. No myślę, że każdy terapeuta musi być dobrym psychologiem i przede wszystkim też dobrym słuchaczem i obserwatorem. Bo jeżeli wychwyci to coś, co dziecku sprawia radość i na pewno da mu to efekty, no to na pewno musi to wykorzystać. Jeżdżę tutaj praktycznie od urodzenia, od trzeciego roku życia. W 2019 roku zdobyłem srebrny medal na paralekoatletycznych mistrzostwach Polski w Bydgoszczy. Na tegorocznej imprezie Mistrzostw Polski nie udało mi się tego medalu utrzymać, ale na szczęście zdobył go zawodnik z naszej drużyny, także medal został w naszej drużynie. Myślę, że po tych 15 latach mogę śmiało stwierdzić, że minimum 80% naszych pacjentów to są nasi stali bywalcy. W sumie mamy zarejestrowanych w naszej bazie ponad 6 tysięcy pacjentów. Te 80% wraca systematycznie do naszego ośrodka. W zależności od możliwości czasowych czy finansowych opiekunów, ale są tacy, którzy rehabilitują się u nas kilka razy w roku, 4-6 razy, a są tacy, co przyjeżdżają tylko raz w roku w okresie wakacji czy też ferii, ponieważ muszą godzić to z edukacją. Nawet na tym turnusie jest dziewczynka, z którą pracowałam chyba jak miała 3 lata,
i teraz przyjeżdża do nas, już ma prawie 20, więc jakby ten czas, gdzie się widzi, jak ten pacjent się rozwija, nie zawsze tylko ruchowo, bo to nie chodzi tylko o ruch, ale o rozwój taki intelektualny, jak przyjechała teraz i powiedziała, że ona pracuje. Więc to są takie rzeczy, gdzie widać, że ta nasza praca ma sens. Dla mnie zawsze najważniejsze jest relacje, złapać to flow, złapać to coś z dzieckiem, tak, że jeżeli wchodzi, my musimy najpierw się bardzo dobrze poznać, żeby stworzyć warunki do tego, aby ono czuło się tutaj bezpiecznie, zaufało mi, żebyśmy mogli się po prostu tutaj dobrze bawić, bo moja terapia ma być zabawą. Bawię się z dziećmi i one poprzez tą zabawę tutaj się uczą na specjalistycznych sprzętach. Pracowałam tutaj na stażu pół roku. No i tak mi nagle minęło 5 lat, tak? Jestem już tutaj 5 lat. Kompletnie nie spodziewałam się, że trafię akurat na ten dział. Wysuń ręce. Jedną możesz wysunąć. Pięknie. I wciągasz ją kołowrotkiem. Moja terapia bazuje na takich trzech podstawowych układach. Na dotyku. Dodatkowo na pewno pracuję bardzo dużo tutaj nad równowagą, czyli ten układ przedsionkowy. Do tego jeszcze dołączamy propriocepcję, czyli czucie ciała w przestrzeni. To są jakby te podstawowe zmysły, na którymi bazujemy. Dodatkowo też nad słuchem, nad wzrokiem, właśnie nad węchem, smakiem. To są dobre spędzone chwile. To, tak jak wcześniej mówiłam, to nie jest praca rutynowa, to jest praca, co przynosi coś nowego, to się spełnia, to się realizuje. Poza tym, no, ja robię to, co kocham. A jeżeli ktoś robi to, co kocham, to nie przychodzi do pracy. Uwaga, pieski. Do koło czekoladzie. Zatańczyć. Brawo. Kto zatańczył do nas? Teraz ty nakarmisz, tak? Zatańczyła Juki. I zatańczył Kevin. Pieski, proszę. Zooterapia jest po to, żeby zooterapeuta miał łatwe życie i łatwą pracę. Dlatego, że nie muszą dzieci kochać zooterapeuty, ale zwierzęta pokochają. One oddają tobie to, co ty dasz im. Jeżeli jesteś miły dla zwierzaka, to zwierzak będzie miły dla ciebie. Dzieci na zooterapii, tak, bez problemu robią rzeczy, które gabinet dalej, na innej terapii, wybłagane po pół godziny, zrobią dwa razy. Kuba ma dostać twojego buziaka, a ty nie chcesz? Chcesz buziaka ty? A gdzie ty chcesz? Dobra, to ty dostaniesz polika. To jest sztuczka, to jest komenda. Jak tak pokaże, to pies tak zrobi. A jak tak nie pokaże, to pies się nie posłucha, więc ja muszę otworzyć tą rękę. Ale nie dlatego, że muszę, że mi ktoś każe, tylko ja muszę, bo ja chcę. Bo jak tak zrobię, to pies zaszczeka. Jak zrobię tak, to zatańczy, a jak zrobię tak, to obróci się na plecy, czy położy się spać, czy będzie robił sztuczkę zdech pies. Kuba, jaką chcesz zrobić sztuczkę? Szczekanie. Weź smaczka. Daj smaczkę, nie denerwuj się. Pokaż mu jemu rączkę i każ mu robić szczekanie. Miałem jednego chłopaka, z którym suszarką do psów odkurzaliśmy alpaki z kurzu. On musiał trzymać odkurzacz, on musiał celować, patrzeć, gdzie to robi. To było dla niego straszne ćwiczenie. Ręka musiała cały czas pracować. Drugą ręką musiał odgarniać wełnę. Jednocześnie musiał cały czas patrzeć, co w tej wełnie jest. Ale on nie brał tego jako ćwiczenie, bo ja mu go poprosiłem o pomoc, bo chciałem sprawdzić, czy alpaki nie mają jakichś robaków, czy nie mają pcheł, tak? One nie miały tych pcheł, on o tym nie wiedział, ale musieliśmy sprawdzić. To był jego obowiązek, on chciał się tym zwierzęciem zaopiekować, bo on kocha tego zwierzaka, bo to są zwierzaki. Zazwyczaj dzieciaki kochają zwierzaki, on to robił bezinteresownie dla zwierząt. Zaczynaliśmy od jednego ośrodka. Tam, ponieważ kadra terapeutyczna, no nieskromnie to zabrzmi, ale była wychwalana, więc rodzice nie mogli się do nas dostać jakby do ośrodka. Było mało miejsc, zapotrzebowanie na rehabilitację było bardzo duże, w związku z czym cisnęli nas rodzice, proszę weźcie, zróbcie jakiś inny ośrodek jeszcze, żebyśmy mogli się do was dostać. No i nadarzyła się okazja, znaleźliśmy tutaj właśnie ten budynek, który był kompletnie nieprzystosowany. No i zaczęliśmy w tym kierunku iść. Basen daje bardzo dużą wolność tym dzieciom, które nie mają na lądzie. I to jest chyba dla nich ta największa radość, że tu nie ma żadnych ograniczeń. Jedynym przeciwwskazaniem to jest uczulenie ze względów czysto chemicznych.
każdego pacjenta można włożyć do basenu, można z nim wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia. Czasami sama woda i minimalny ruch wystarczy, żeby pojawił się ten uśmiech, bo on na przykład nigdy wcześniej tego nie zrobił. Ci pacjenci, którzy trafiają po raz pierwszy, u nich widać największe efekty. Dostają tak dużą dawkę rehabilitacji, że te efekty są spektakularne. Wielokrotnie zdarzało się, że podczas tych 2 tygodni dziecko zaczynało chodzić, zaczynało biegać, czy też te cięższe stany osiągały pozycję siadu. Dla nas, ale przede wszystkim dla rodziców, to były wyjątkowe chwile i takich chwil się nie zapomina. Lekarz mówi, że miało być dziecko leżące, a wraca stąd chodzące. Więc... No u nas tak samo było. I Filip jest chodzący. I tu się nauczył chodzić. Zuzia też się nauczyła tu chodzić. 10 lat temu byliśmy pierwszym razem. I w sumie na początku jeszcze próbowaliśmy szukać innych ośrodków, tak? Gdzieś tam pojedyncze sprawy, ktoś tam powiedział, że tam może być lepiej, tak? No, ale wracamy. W sumie tak, tak, od 10 lat. Na początku 4-5 razy w roku, teraz przyjeżdżamy tylko 2 razy w roku, ale jak do siebie. Jak w tak domu. Naprawdę. Jak w domu, dokładnie. No. W naszym ośrodku nie ma tytułomanii. Nasi terapeuci to właśnie wujkowie, ciocie, atmosfera jest rodzinna i tak oceniają nas pacjenci i to jest bardzo miłe. To był nasz priorytet, żeby zbudować coś takiego, gdzie rodzic przyjeżdżając do nas będzie się czuł dobrze, tak? Będzie się czuł tak jak w domu. No i to są bardzo miłe takie komentarze od nich właśnie padające, że słuchajcie, no przyjeżdżamy, to właściwie jesteśmy wszyscy tutaj po imieniu, czujemy się jak w domu, nie ma skrępowania, jeżeli coś nas boli, przychodzimy, mówimy, widzimy, że coś się z tym robi, tak? Terapeuci zawsze uśmiechnięci, każdy z nas ma swoje złe i lepsze dni, ale u nas tak, no staramy się tego nie okazywać, tak? Dziecko musi wiedzieć, że ono jest dla nas najważniejsze i zrobimy wszystko, żeby jemu pomóc. Uwaga, uwaga, uwaga! Yeah. Terapia uwagi słuchowej profesora Alfreda Tomatisa to stymulacja mózgu za pomocą specjalnie przefiltrowanej muzyki, chorałów gregoriańskich, Mozarta i głosu matki. Efektem u jednego będzie pobudzenie spontanicznej mowy, a u innego komunikacja piktogramami. Miałam też taki przypadek, że mama tutaj dzwoniła, dziękowała, bo po prostu ruszyła komunikacja piktogramami i to już dużo pomogło w funkcjonowaniu tego dziecka. Było dziecko, które koleżanka miała terapię i rodzice tak po pierwszej terapii, no chyba zrezygnujemy, bo no, jakoś tak trochę ściągał te słuchawki, jakoś tak coś mu tam nie przypasowało i już mieli zrezygnować, już nam powiedziano, że koniec, nie, jednak rezygnują. Poszli do siebie do pokoju, po czym dziecko powiedziało mama. Tylko, że to był ten moment, kiedy rzeczywiście i rodzice, i my trafiliśmy z tą metodą. I to było po prostu świetne. Takie założenie w ogóle mamy, że turnusy mają być instruktażowe. Czyli jak rodzic przyjeżdża ze swoim dzieckiem, bardzo zależy nam na tym, żeby wyjechali też z jakąś wiedzą, po to, żeby kontynuować to, co my im tutaj zaproponujemy. Z rodzicami jesteśmy na ty, ze starszymi pacjentami jesteśmy na ty, więc tutaj już bardzo zawęża się ten dystans między terapeutą a rodzicem. Możemy porozmawiać na więcej tematów, nie tylko związanych z samą rehabilitacją i ćwiczeniami, tylko jakby poszerzyć to troszeczkę dalej, jak to wygląda w domu, ogólne życie ich na co dzień. I myślę, że ta więź wtedy jest taka bardziej na zasadzie nawet koleżeńskiej, ale przez to efekty pracy są o wiele większe, bo ci rodzice z większą chęcią kontynuują to w domu, bo wiedzą, dlaczego to robić. Nie ma rutyny w zawodzie fizjoterapeuty, zwłaszcza u nas w ośrodku. To jest no, ciągła jakaś zmienność. Nie możesz sobie niczego zaplanować. To jest wszystko takie zaskakujące. I to jest właśnie to, co tak nakręca takie osoby jak ja, które no, nie lubią siedzieć. Takim ostatnim naszym strzałem w dziesiątkę, że tak powiem, no to jest pragma. Jak widzę radość dziecka, które może samodzielnie, bez żadnej asekuracji i pomocy obrócić się wokół własnej osi,
I tą radość zarówno u dziecka, jak i u rodziców, to jest taki fantastyczny moment tego całego procesu, który tutaj tworzymy i że jesteśmy w stanie im to dać. Oczywiście Pragma ma szersze zastosowanie. Możemy pracować też nad pracą koncentryczną, ekscentryczną mięśni, skupiać się na reedukacji chodu, na stymulacji proprioreceptorów, stosować ćwiczenia oporowe dla kończyn dolnych, górnych. W zależności od tego, co nasz pacjent będzie oczekiwał i wymagał w danym momencie. Jeżeli miałybyśmy wybierać drugi raz swoją życie, przynajmniej ja mówię za siebie, to na pewno poszłabym w tym samym kierunku. Zdecydowanie tak i na pewno taki ośrodek daje bardzo dużo satysfakcji.